Ja jestem Barski i witam was w formacie Shot Wiedzy, w którym w 60 sekund omawiam wam coś ciekawego. Zapraszam na kolejny odcinek na kanale Jakto. Miłość to prawdziwy koktajl chemiczny i możemy wyróżnić kilka etapów wytwarzania różnych substancji. Na samym początku relacji, gdzie mówimy o tak zwanej miłości od pierwszego wejrzenia, do gry wchodzą hormony płciowe, to znaczy testosteron i estrogen. I tak naprawdę mówimy tutaj o uczuciu pożądania. Za dalszy etap, czyli zauroczenie, odpowiada m.in. dopamina, czyli tak zwany hormon szczęścia, powodujący odczuwanie przyjemności. Wyrzuty dopaminy są obecne również np. po zażyciu narkotyków czy po zjedzeniu czekolady. Możliwe, że nawet to zdjęcie powoduje u ciebie produkcję dopaminy. Drugą istotną substancją jest fenyloetyloamina, czyli neurotransmiter powodujący stan uniesienia. Za przyspieszone bicie serca i pocenie się rąk odpowiada adrenalina i noradrenalina. Substancje odpowiadające za zauroczenie przemijają do około drugiego roku. Po pewnym czasie zmienia się proporcja hormonów w naszym ciele. Jeżeli związek z ukochaną osobą trwa odpowiedni czas, to organizm wydziela oksytocynę i wazopresynę. Oksytocyna jest hormonem czułości i sprzyja zawiązywaniu romantycznych relacji w związku. Jest wytwarzana, gdy np. głaszczasz psa lub gdy oglądasz filmy głaskania psa. Z kolei wazopresyna to hormon monogami. Jego niski poziom może sprzyjać poszukiwaniu innego partnera. Dziękuję wam za oglądanie filmu, zapraszam do łapkowania i zostawiania suba z dzwonkiem oraz do rzucenia okiem na inne filmy. Do usłyszenia!